jak dostać 4000 koron, mieszkając w Norwegii, za nic. Łatwo. Wystarczy mieszkać w odpowiednim miejscu. Gmina Sidal wypłaca każdemu mieszkańcowi właśnie te rzeczone 4000 koron. Środki pochodzą z dywidendy spółki energetycznej, której gmina jest współwłaścicielem. Otrzymane pieniądze mogą być wydane na cokolwiek. Sidal, licząc około 1800 mieszkańców, postanowiło podzielić się zyskami ze spółki energetycznej. Pieniądze trafią do wszystkich: starych, młodych, średnich, wesołych, smutnych czy takich, którzy się nudzą. Zarówno do młodych, jak i do starych czy dzieci. Każdy zainteresowany musi jednak złożyć wniosek o wypłatę środków do 31 października. Pomysł, co dziwne, bardzo, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. No i fajnie. Coraz więcej osób w Norwegii jest na zasiłkach. Liczba osób otrzymujących pomoc od państwa stale i stale i stale rośnie. Na koniec września 2024 roku w Norwegii 4,4% całej populacji w wieku od 18 do 66 roku życia otrzymywało świadczenia rehabilitacyjne. Odpowiadało to 155 tysiącom osób. Największy przyrost odnotowano w grupie od 30 do 49 roku życia. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba wzrosła o 5,8%, czyli 8,5 tysiąca osób. Analizując wzrost liczby odbiorców, widać, że zmiana obejmuje wszystkie grupy wiekowe, ale największy wzrost odnotowano wśród osób w wieku 30 do 49 roku życia. Po pandemii większy wzrost odnotowano wśród osób starszych, a obecnie trend przesunął się na młodsze grupy dorosłych. Odsetek beneficjentów, którzy korzystali wcześniej z zasiłków chorobowych, wzrósł z 58% przed pandemią do 61% teraz, w roku bieżącym. Jaki z tego wniosek? Ludzie chorują bardziej. I reklama. Chcesz zostać czeladnikiem z wszystkimi norweskimi uprawnieniami? Fagbrev czy Svennebrev? No, stolarzem, betoniarzem czy na przykład zbrojarzem. No to bardzo dobrze o tobie świadczy. Zwłaszcza, że możesz to zrobić w 2 dni. Zapisy do 27 października, czyli do najbliższej niedzieli. A i są tam specjalne oferty dla firm. Wszystkie informacje znajdziesz w linku pod filmem, a ja serdecznie zapraszam do skorzystania. Coraz więcej osób w Norwegii ma rozpoznane ADHD. Dodatkowo dane NAF pokazują, że w ostatnich latach wzrosła liczba osób chorych, które nie przychodzą do pracy, wśród właśnie tych z ADHD. Od 4 kwartału 2019 roku do 4 kwartału roku poprzedniego 2023 absencja chorobowa z rozpoznaniem ADHD wzrosła aż o 161%. Co ciekawe, istnieje wyraźna różnica pomiędzy płcią. Zwłaszcza kobiety poniżej 40 roku życia odnotowują największy wzrost absencji chorobowej. Dane Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego pokazują gwałtowny wzrost w latach 2020-2022. Wzrost liczby nowych rozpoznań ADHD wśród osób przed 25 rokiem życia, zwłaszcza wśród kobiet od 16 do 19 i szerzej od 16 do 24. Mam tylko jedno pytanie. Czy ktoś wie, czy w Polsce z powodu ADHD również dają L4? W ubiegłym tygodniu wspomniałem o taksówce, która wjechała w ogródek restauracyjny w Oslo. Nie było większych szkód wśród ludzi, jednakże wśród aut już tak, ponieważ 5 zostało uszkodzonych, a szkody wśród ogródków również były dosyć duże, bo na jeden ogródek jeden został uszkodzony. A teraz wiele wskazuje na to, że wypadku nie spowodował kierowca taksówki, który wjechał w taksówce będąc w ten ogródek, a sama taksówka, konkretnie Tesla. Na nagraniu widać, że kierowca wciska hamulec, palą się światła stopu, ale Tesla nic sobie z tego nie robi i jedzie dalej na złamanie tak zwanego karku. Warto dodać, że w marcu ubiegłego roku identyczna taksówka już w Bergen wjechała w część wypoczynkową klubu nocnego. Pytanie jest jedno. Czy to już ta sztuczna inteligencja działa? Czy może już ta sztuczna inteligencja nie działa?
I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego środowego poranka. Tak samo jak i czwartkowego poranka również. Trzymajcie się, dzięki, cześć.